Czytanie z Księgi proroka Izajasza. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad nim, każdy z nich miał po 6 skrzydeł i wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach, i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały króla, Pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: oto dotknęło to Twoich warg, Twoja wina jest zmazana, zgładzony Twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego: kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: oto ja, poślij mnie. Oto Słowo Boże. Aniołów psalm zaśpiewam Panu. Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu. Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu. I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, pomnożyłeś moc mojej duszy. Potężne miasto portowe, w którym krzyżowały się szlaki handlowe, kulturowe i religijne. Tygiel różnych religijności i kultur.
Paweł założył w Koryncie małą gminę chrześcijańską, która, jak potem się okazuje, bardzo podzieliła się w wyniku różnic religijnych, majątkowych. W roku 54 Paweł jest w Efezie. Dowiaduje się o kolejnych podziałach, które nastąpiły w tej gminie i pisze list. Problem, który dotyka w tym liście, mówi o zmartwychwstaniu. Koryntianie, którzy byli przesiąknięci świadomością, światopoglądem greckim, że istnieje tylko materia, która jest wieczna, powątpiewali w zmartwychwstanie. I oto Paweł pisze list, w którym świadczy, że sam jest świadkiem zmartwychwstałego Chrystusa. Posłuchajmy. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem, bo inaczej na próżno byście uwierzyli. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12, później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie, jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc, czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej z łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieć na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieć. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: wyjdź ode mnie,
Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę. Ewangelia jest słowem żywym, mocnym. W tej Ewangelii trzeba samego siebie zobaczyć, o sobie usłyszeć. Ewangelia ma doprowadzić do bardzo osobistego spotkania mojego z Bogiem. Co Ewangelia dzisiejsza mówi? Łukasz opowiada o tym, że był jakiś tłum ludzi, który cisnął się do Jezusa. Oni mieli w sobie jakieś pragnienie spotkania z Nim. Chcieli Go słuchać, chcieli być bliżej Jezusa. Chcieli zobaczyć Jego cuda, Jego dzieła. Ale co jest najciekawsze? W tym tłumie nie było Szymona. On nie był w tym tłumie, który chciał być blisko Jezusa. On był z boku. On przyglądał się całemu temu widowisku, gdzieś kątem oka, płucząc sieci po beznadziejnej pracy w nocy. Widział to wszystko, ale w tym nie uczestniczył. To może być sytuacja wielu z nas. Możemy być na mszy świętej, ale tak naprawdę możemy być z boku. Tak naprawdę coś się dzieje, ale tak naprawdę jesteśmy tak bardzo skupieni na tym, co nas dotyka, na naszym życiu, tak bardzo zaobserwowani naszymi problemami. No my to obserwujemy, ale tak naprawdę wewnętrznie jesteśmy zupełnie gdzieś indziej. To jest sytuacja Szymona w dzisiejszej Ewangelii. On widzi ten tłum, widzi tłum spragniony Jezusa, ale sam zajmuje się swoim życiem. W pewnym momencie Jezus przejmuje inicjatywę. Szymon nic nie robi, jest zajęty sobą. Wchodzi do jego łodzi. Co to jest ta łódź Szymonowa? To jest całe jego życie, cały jego majątek. To jest cały jego sposób na życie, na utrzymanie swojej rodziny. Jezus wchodzi w to życie. Tak jest z każdym z nas na mszy świętej. Jezus chce wejść w twoje życie. Chce wkroczyć w to życie i pokazać, że jest z tobą. Tutaj. Jest blisko ciebie. Tak naprawdę na tym polega msza święta. Na tym polega każde spotkanie z Bogiem, że to ma być bardzo osobiste spotkanie. Jezus zawsze do tego dąży, żeby to nie było spotkanie z tłumem, ale bardzo osobiste spotkanie z Nim. Czego doświadcza Szymon Piotr? On doświadcza frustracji po beznadziejnej nocy. Frustracji po bezowocności swojego działania. Myślę, że jest to doświadczenie wielu z nas, że robimy wszystko, co powinniśmy zrobić, że robimy wszystko poprawnie. I nagle się okazuje, że tak jak Piotr mamy puste ręce, że to, co robiliśmy, nawet bardzo poprawnie, wcale nie przynosi owoców, wcale nie przynosi zmiany efektu naszego życia. To jest doświadczenie Piotra. Ma puste ręce, ma pustą łódź. Jak wykarmi rodzinę? Jak ma dalej żyć? On wie, że zna się na łowieniu ryb. On jest dobrym rybakiem, ale jednocześnie kolejna noc i kolejna pusta łódź. Jakaś frustracja. Myślę, że to doświadczenie pustki, doświadczenie bezowocności naszych starań, a jednocześnie nieefektywności tego, co robimy, to jest doświadczenie Piotra. I Jezus wchodzi w to doświadczenie i mówi: wypłyń na głębie. Jeżeli ktoś zna się odrobinę na łowieniu ryb, doskonale wie, że takie rady może dawać rybakowi tylko cieśla. Ktoś, kto nie zna się na łowieniu ryb, bo ryby łowi się w nocy, a nie w dzień. Co powinien zrobić Piotr? Obrócić się na pięcie i powiedzieć: to ja znam się na łowieniu ryb.
Ja wiem, jak to się robi, a nie cieśla zajmujący się obróbką drewna. I to, co jest najciekawsze, Piotr ryzykuje swoją reputację wobec całej wioski, wobec wszystkich swoich współpracowników i jedynym argumentem, dlaczego Piotr to robi, jest słowo Jezusa. Nie ma żadnego innego argumentu. Chociaż to słowo się wydaje nielogiczne, chociaż to słowo się wydaje nieracjonalne, ale jeżeli przeglądamy Pismo Święte, przeglądamy Biblię, to tak naprawdę każde spotkanie z Bogiem jest spotkaniem, w którym Bóg wymaga, abyśmy wyszli poza swój horyzont pojmowania, poza swój horyzont, swojej logiki. Abraham, 75-letni starzec, który słyszy obietnicę, będziesz ojcem tak licznego potomstwa jak piasek morski. Przecież to się nie da. I potem w wieku 99 lat rodzi mu się syn. Spełnienie obietnic. Maryja, dziewica, która słyszy, będziesz matką. Przecież to się w głowie nie mieści, to jest nielogiczne. Dziewica nie może być matką. To musi być mężczyzna i kobieta, nie może być sama kobieta. Tak się nie da. To się wymyka logice. To samo z tym łowieniem ryb. Nie da rady złowić ryb w samo południe, bo ryby wtedy są na dnie jeziora i nie można je złapać w sieć. Ale Piotr ryzykuje całą swoją reputację, śmieszność w oczach całej wioski i ufa słowom Jezusa. I to jest zaproszenie dla każdego z nas dzisiaj. Może czujesz, że twoje życie jest bezowocne. Może jesteś sfrustrowany z jakiegoś powodu. Może doświadczasz pustych rąk, że to, co działasz, może nawet dobrze działasz, ale wcale nie przynosi efektów w twoim życiu. Zaufaj Jezusowi, który mówi, wypłyń na głębie. Wejdź w relację ze mną. Spotkaj się ze mną. I nagle Piotr doświadcza zdumienia, zachwytu. On zarzucił sieci, ale jest świadomy tego, że moc, która napełniła sieci, nie pochodzi od niego. Jest skądś indziej. Jest od mistrza. I pada do nóg Jezusowi. I mówi coś, co jest kluczowe w tej Ewangelii. Już nie nazywa Jezusa nauczycielem, nie nazywa Jezusa mistrzem, ale mówi do Niego Kyrie. Kyrie. Panie. W Starym Testamencie to słowo w języku greckim było zarezerwowane dla Boga. Piotr, Szymon rozpoznaje w Jezusie nie nauczyciela, który mądrze gada, ale rozpoznaje w Nim Boga, który chce się z Nim spotkać, który wchodzi w Jego życie, który wchodzi w Jego pustą łódź, którą wchodzi w Jego bezefektywność i chce tą bezefektywność przemienić w niesamowitą obfitość. Co robi Piotr? Pada do nóg Jezusowi i nie chce Mu patrzeć w oczy. Dlaczego? Dlatego, że on jako Żyd doskonale wie, że Bogu nie wolno patrzeć w twarz. Bo on jest grzesznikiem. Szymon wie, że jest grzesznikiem. To często papieże podkreślają, że bez poczucia swojej grzeszności jesteśmy niewierzącymi. Tylko człowiek, który odczuwa, że jest grzesznikiem, tak jak Piotr, tak jak każdy święty, wie, że potrzebuje pomocy. Problem z nami jest taki, że my uważamy, że sami sobie jakoś musimy w życiu poradzić. Tak jesteśmy nauczeni. No musisz sobie jakoś dać radę od dzieciństwa. No musisz sobie z tym problemem jakiś się zmierzyć. W jakiś sposób stań twarzą w twarz wobec tego problemu. Tylko człowiek, który ma poczucie swojej małości, niewystarczalności, swojej grzeszności, wie, że musi przyjąć pomoc, która pochodzi nie od niego. Tak jak Szymon, którą przyjął pomoc, która pochodzi od Boga. I to jest zaproszenie dla nas. Bóg nigdy nie patrzy na nasze grzechy. On je widzi. Ale On patrzy na potencjał, który w nas się znajduje. Na możliwości, które w nas są. Co widział patrząc na Szymona? No widział brudnego, przemączonego, zaspanego rybaka. Po ludzku. Ale z drugiej strony widział pierwszego papieża. Głowę wspólnoty ludzi wierzących. Jest taka historia o polskim artyście. Nazywał się Nikifor.
malował bardzo często w Krynicy Górskiej. Malował za paczkę papierosów, butelkę alkoholu. Dzisiaj jego rysunki, które nazywane są prymitywizmem, są warte po kilkanaście tysięcy złotych. A on to dawał za paczkę fajek czy butelkę alkoholu. Kiedyś podszedł do niego pijaczek i mówi: ty, Nikifor, namaziaj mnie. Dobrze. I Nikifor zaczął go rysować. Po paru minutach pokazuje mu rysunek, a ten mówi: Nikifor, ale to nie jestem ja. Tu jest jakiś elegancki pan ogolony pod krawatem, a ja mam czerwony nos, jestem zapity. A Nikifor w swojej mądrości mówi: ale taki możesz być. Dobrze sobie uświadomić dzisiejszego dnia to, jak Bóg na nas patrzy. Bóg nie patrzy na naszą grzeszność, na naszą małość. On z niej zdaje sobie z tego sprawę, z naszej często byle jakości i bezowocności naszego działania. My sami to widzimy i tego się wstydzimy. Bóg patrzy na nasz potencjał, który się w nas znajduje i mówi: wejdź ze mną w relację. Chcę dać Tobie moc przemiany Twojego życia, aby Twoje ręce nie były puste, aby Twoje życie owocowało, aby było obfite, pełne, syte, sensowne. Dzisiejsza msza święta jest takim momentem, kiedy w czasie Komunii Świętej chciałbym, żebyśmy doświadczyli każdy z nas tego, jak Bóg wchodzi do łodzi naszego życia. Tak jak w tej Ewangelii wszedł do łodzi Szymonowej, tak dzisiaj chcę wejść do Twojego życia. Chcę się z Tobą spotkać. Chcę, aby Twoje życie przestało być bezowocne, ale zaczęło obfitować i owocować. Pozwól Mu na to.